Już kilka minut po godzinie 19 wraca do państwa telewizja w Polsce.pl. Wracam również ja, Maciej Wolny, no i kolejny gość w naszym studiu Zbigniew Gryglas. Porozumienie. Dzień dobry, Panie Pośle. Witam pana, witam serdecznie Państwa. No i zaczniemy od tematu dnia, czyli decyzji o tym, że areszt dla pana posła Gawłowskiego zostaje utrzymany. Ta decyzja o tymczasowym areszcie przez sąd okręgowy w Szczecinie. Czy pan poseł ocenia tę, w jakiś sposób ocenia się, podejmuje ocenę się tej decyzji, czy też lepiej ze strony polityków tej decyzji nie oceniać? No właśnie. Ja myślę, że najlepsza postawa, jaką my politycy możemy zająć w tej sprawie, to. Rzeczywiście nie komentować decyzji nie, niezawisłego sądu. Przypomnę, my mieliśmy do podjęcia jedynie decyzję o zgodzie na ewentualne zastosowanie tych środków zapobiegawczych i, i na tym się nasza polityczna rola kończy. No, część polityków, zwłaszcza macierzystej partii pana posła, no, mówi dzisiaj, że to wyrok polityczny. Ale no, oczywiście w, w, słuchacze polacy ocenią to jednoznacznie. Jakby był korzystny dla Platformy, to byłby to wyrok sądu. To trzeba dalej bronić niezawisłych sądów. Tak, natomiast jeżeli jest, jest niekorzystny, to mówią, że sądy są polityczne zależne od polityków, więc państwu pozostawiam ocenę tych tych wypowiedzi, no, Przypomnę na, panu pośle ciążą poważne zarzuty o charakterze korupcyjnym z korupcją musimy walczyć bo to taki ja często powtarzam rak który drąży państwo niszczy każde państwo jego struktury, więc no osoby które, my, które skalały się korupcją, trzeba eliminować z życia publicznego. I teraz mamy decyzję właśnie o tymczasowym areszcie dla pana posła Gawłowskiego. Zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy i jakie będzie jej zakończenie. To wszystko przed nami, no ale teraz też możemy spekulować, możemy spekulować na podstawie informacji, które mamy raz z przekazu chociażby rzecznika sądu, który mówi, że te dowody, które już są teraz, dają wysokie prawdopodobieństwo popełnienia właśnie tych czynów przez pana posła Gawłowskiego plus doniesienia choćby medialne, takie jak te, które można znaleźć na portalu w Polityce. PL, o których informuje między innymi właśnie redaktor Wojciech Biedroni i takich, z takich informacji, które możemy przeczytać, to te chociażby o podsłuchach zeznań Tomasza P., byłego szefa Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, wynika, że Bogdan K. wiedział o możliwych podsłuchach, które stanowiły element antykorupcyjnej operacji służb w latach 2013-2014, a dotyczących tzw. afery melioracyjnej. Z tych, z tych informacji wynika też, że te informacje miał być może właśnie przekazywać pan Gawłowski. Jeżeli tak by było, to kolejny przykład gdzieś na to, jak władza nadużywana daje możliwości do tego, aby tworzyć jakby tutaj przestępstwa po prostu w naszym życiu publicznym, no ale też w sprawach bardzo istotnych dla Polaków. No, dokładnie tak. Jeżeli informacje, które z zasady powinny być bardzo chronione, tajne informacje, docierają do polityków i są przekazywane przestępcom, żeby ich ostrzec, to to bardzo naganne. Choć ja raz jeszcze chcę odciąć się od takiego jednoznacznego komentowania tych zdarzeń. No, no przypomnę, że dopóki nie zapadł wyrok sądu prawomocny, ostateczny, to, to nie możemy przesądzać. Tej winy. Wiele świadczy o tym, że doszło do, do popełnienia przestępstwa, że doszło do naruszenia prawa, ale my poczekajmy z taką ostateczną oceną do. Prawomocnego wyroku A sądowego. Czy możemy, panie pośle, oceniać zachowanie burmistrza Jersey, Jersey City, który chce przestawić pomnik Katyński, usunąć go z miejsca, w którym obecnie się znajduje? Tam ma powstać jakiś park, czy coś w tym stylu? Jak pan poseł ocenia tę sprawę, która myślę, że z naszej perspektywy jest oburzająca i też taka, która w ogóle chyba nie powinna mieć miejsca? Dokładnie tak, tu są dwie kwestie. Po pierwsze, sam sama, sam zamiar burmistrza Jersey City przeniesienia czy, czy w ogóle zabrania tego pomnika z tego miejsca. No, ja oceniam to bardzo negatywnie. Naród amerykański, podobnie jak jak my, Polacy, no ceni wolność ceni swoich bohaterów, więc dla nas ten pomnik ma bardzo wielkie znaczenie. Takie symboliczne znaczenie. Przypomnę, że to Polacy ufundowali ten pomnik, i pan burmistrz, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, powinien przede wszystkim skonsultować to z miejscowymi Polakami, którzy, jak jeszcze raz podkreślę, ten pomnik, ten pomnik ufundowali. No, to jest ważne miejsce. On jest w takim godnym miejscu, przypomnę, naprzeciwko Manhattanu. I rzeczywiście. No, no świadczy o historii dla wielu osób na świecie ta prawda o zbrodni katyńskiej nie jest, nie jest znana, więc to, że ten monument tam stoi, z całą pewnością no, ułatwia przybliżenie tej wiedzy, o tej strasznej z punktu widzenia naszego narodu tragedii, która nas dotknęła, straciliśmy elity na, na, narodu i trzeba trzeba o tym głośno mówić. No i drugi aspekt sprawy, który myślę nas. Jeszcze bardziej bulwersuje, to taka skandaliczna. Bardzo ostra wypowiedź wpis na Twitterze przeciwko marszałkowi polskiego Senatu. Ja muszę powiedzieć, że odbieram ten gest jako taki czysty antypolonizm. Musimy mówić o antypolonizmie, bo to już jest zjawisko pewne. Tak jak często Żydzi mówią o antysemityzmie, to istnieje także A takie zjawisko, które powinniśmy nazywać antypolonizmem. Taki niczym nieuzasadniony atak, na Polskość, na, na nasze państwo, na, Ale na, też nasz na Polonię i na Polaków za granicą, gdyż obowiązkami też marszałka Karczewskiego jest m.in. Op opieka właśnie nad Polonią, nad Polakami, którzy mieszkają za granicą. Dokładnie tak. E, tutaj wymagana jest bardzo ostra reakcja naszych, e, naszych dyplomatów. I właśnie to pytanie, e... czy ta reakcja w tym momencie, panie pośle, gdyby ją ocenić, jest wystarczająca, czy też może powinna pójść zdecydowanie dalej? Dla mnie ona nie jest wystarczająca. Bo jestem zdania, że powinniśmy zareagować, bo brak reakcji może doprowadzić do eskalacji takiego, takich postaw, do eskalacji tego antypolonizmu. Raz jeszcze powtórzę, stosujmy to określenie, nie, nie, nie bójmy się go używać, bo w tym wypadku rzeczywiście doszło do, do takiego ataku na, na Polskę, na Polaków bez, bez precedensu. Ja się spodziewam także takiej prawdy, reakcji i, i wytoczenia powództwa przeciwko burmistrzowi bo, no, system prawny amerykański jest znany z tego, że szanuje się wolności osobiste ale, też, bardzo surowo jest karana, wszelka, wszelki atak, wszelka taka bezpardonowa akcja, Tutaj burmistrz wykazał się absolutną ignorancją, brakiem wiedzy historycznej i brakiem takiego elementarnego dobrego wychowania. Ja słyszę takie, takie informacje, że być może burmistrz zamierza kandydować do Kongresu Stanów Zjednoczonych, więc pewnie w ten sposób robi sobie kampanię ale to oczywiście nie jest żadne wyjaśnienie. No, ale właśnie, czy tutaj jest kwestia niewiedzy, kwestia złego wychowania, bo burmistrz, o którym mówimy, no to polityk przede wszystkim młody, no i wydawałoby się właśnie obiecujący, czyli gdzieś te dalsze szczeble kariery przed nim. No i pytanie, co zatem stoi za taką decyzją, za takim zachowaniem, bo wydaje się, że taka dość jednoznaczna postawa burmistrza Jersey City nie jest bez przyczyny. Panie dyrektorze, nie zajmujmy się tym człowiekiem dłużej, nie zasługuje na to zwyczajnie. Jak ale czy powiedziałem... nie sądzi pan poseł, że to się gdzieś wpisuje w te ostatnie sprawy, o których też rozmawiamy, między innymi ustawa 447, która teoretycznie jest symbolem, ale też symbolem przyjętym po coś przez Kongres Stanów Zjednoczonych, czy też kwestie związane z reprywatyzacją podnoszone przez środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych, czy też idąc do samego początku w zasadzie pewnego takiego konfliktu na linii Polska, Izrael, Stany Zjednoczone, czyli nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Czy te sprawy się ze sobą, zdaniem pana posła, łączą? No, ewidentnie tak. Na pewno mamy tu do czynienia z jakimś zestawem interesów ze strony, ze strony izraelskiej. No, no, ja chcę wierzyć, że że, 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 że uda nam się tę tą kwestię rozwiązać. No, ale też też trzeba być realistą. Pewnie będziemy świadkami kolejnych tego typu tego typu ataków. Na instytucje polskie, na Polaków no, musimy być na to przygotowani i przede wszystkim musimy reagować w sposób zdecydowany, taki jasny, stanowczy, bo dotychczasowa polityka, która była prowadzona w tym względzie takiego przemilczania spraw, tolerowania, wszystkiego podążania za, za głównym runtem, kompletnie się nie sprawdziła. Ona poniosła fiasko całkowite. Dzisiaj Polska, by będzie szanowana tylko wtedy jeżeli dumnie będzie walczyła o swoje interesy i swoje swoje racje także na arenie międzynarodowej a kto jest jasny i zdecydowany i kto jest lepszym wyborem dla warszawiaków w kontekście wyborów samorządowych? Mamy dwóch takich pewnych kandydatów, czyli kandydat z Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki oraz Rafał Trzaskowski, kandydat wspólny kandydat Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy. No już zaczęły się gdzieś pierwsze takie przepychanki między kandydatami, też pierwsze obietnice dla warszawiaków. Jak pan poseł ze swojej perspektywy ocenia właśnie ten początek, można powiedzieć w cudzysłowie, kampanii wyborczej w Warszawie. No, w zasadzie Panie redaktorze nazwijmy rzeczy po imieniu to to już toczy się kampania. ta kampania toczy się właśnie od momentu od, od jesieni ubiegłego roku no, kiedy kiedy, w też kiedy Rafał Trzaskowski no, został, został wyznaczony przez przewodniczącego peona na prezydenta na kandydata na prezydenta Warszawy. Jak sam przyznał odbył już ponad 100 spotkań, więc prowadzi tą kampanię i, i, i tutaj nie ma Dwóch zdań, potwierdził to przewodniczący Hermeliński, który który stwierdził, że no jakkolwiek doszło do naruszenia przepisów, to nie ma wprost sankcji za, za tego typu działania, więc. no Właśnie, to jest... to Po co to te przepisy też są, skoro tutaj nie za bardzo one działają w praktyce? No tak, to. to... Kolejny przepis który pewnie będziemy musieli i z, temat, z, na rozmowę na z, będziemy musieli zmienić jako taki nieżyciowy, który no, nie ma takiej takiego zwierciedlenia w rzeczywistości kampania się toczy kampania jest ostra jest to kampania mało merytoryczna, natomiast jeżeli mnie pan pyta kto ma większe szanse. W, w zwycięstwa to odpowiadam, że kandydat z zjednoczonej prawicy jest wyrazisty, ma plan, wie, do czego dąży. I dla mnie kwestia kluczowa, która jest bardzo istotna. W moim przekonaniu Warszawa musi wykonać taki, taki zdecydowany krok, jeśli chodzi o inwestycje. Dotychczas te inwestycje były taką kulą u nogi. Przypomnę, przez ostatnie lata nie wykonywano planu w tym zakresie te inwestycje można i Trzeba zrealizować, by Warszawia żyło się lepiej, by powstawały żłobki, przedszkola kolejne, by a infrastruktura. To pierwsza by, Patryka Jakiego. Poprawiała się. Właśnie... I, I przepraszam, jeśli można, tylko jedno słowo. W moim przekonaniu ten skok inwestycyjny może wykonać osoba, która dobrze współpracuje z rządem, bo wiele tych projektów wymaga takiej współpracy z rządem. Więc jest dla mnie jasne, że kandydat. Kandydat Zjednoczonej Prawicy zapewnia tę tą łączność, tą współpracę dobrą z rządem i jako taki jest w stanie skuteczniej zarządzać Warszawą. Zestawiając te propozycje dotyczące, dotyczące inwestycji w Warszawie obu kandydatów Rafała Trzaskowskiego i Patryka Jakiego, no to wróćmy do 2 maja, gdzie Rafał Trzaskowski mówi, że Warszawa nie potrzebuje nowych mostów, co najwyżej potrzebuje kładki pieszo-rowerowe. Natomiast Patryk Jak mówi, że jeżeli wygra te wybory, to Warszawa będzie miała nowe przeprawy mostowe. To czego potrzeba Panie pośle w Warszawie? Czy tutaj tego, o czym mówi Patryk Jaki, czyli kolejne mosty, które miałyby też w pewien sposób rozluźnić te przy, przeprawy po jedną pomiędzy jedną a drugą stroną, Warszawy, zmniejszyć się korki, czy też jak mówi Rafał Trzaskowski, te mosty nie są potrzebne, jedynie właśnie jakieś kładki dla pieszych. No ja myślę, że warszawiakom nie trzeba tego tłumaczyć, możemy zapytać. Kierowców stojących w wielogodzinnych korkach na moście Poniatowskiego, Czyli czy Łazienkowskim czy Warszawa potrzebuje kolejnych przepraw. Oczywiście te kolejne przeprawy są potrzebne. Warszawa ich nie budowała w takiej ilości, w jakiej były potrzebne, więc tu nie mamy żadnych, żadnych wątpliwości, że, że takie inwestycje są, są konieczne. Natomiast no, to, to dopiero tych, tych inwestycji infrastrukturalnych Warszawa potrzebuje wiele. Metro może być znacznie szybciej budowane niż dotychczas. Potrzebujemy takiego takiej wizji rozwoju. Potrzebujemy uchwalenia planów zagospodarowania. Potrzebujemy jedno, jednoznacznego wskazania dla urbanistów. My, 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 dzisiaj, jak spojrzymy na Warszawę, to ten rozwój my, ma miejsce, ale jest bardzo chaotyczny. On jest widoczny gołym okiem dla, my, dla osób, które to oceniają, że to, że to jest taki rozwój chaotyczny, bez planu, bez wizji, bez, stra, bez strategii. No plan A, był 300 decyzji reprywatyzacyjnych rocznie. No tak, tak, to to ironicznie niestety i tak gorzko możemy powiedzieć, że, że doszło do nieprawidłowości o tak wielkiej skali, doszło do przejęcia mienia publicznego, doszło do Doszło do e, naruszenia interesów lokatorów w bardzo wielkiej e, skali e, i to też e, istotny element e, tej kampanii, bo zwyczajnie po zwyczajnie ludzku trzeba w Warszawie zrobić z tym e, porządek i wprowadzić e, e, rządy sprawiedliwe. A czy Rafał Trzaskowski to będzie, tak jak często się mówi, przedłużenie rządów Hanny gronkiewicz walc Tak, na sam koniec krótko, Pani Pośle? No zdecydowanie tak, nie odcina się od, od swojej poprzedniczki. Był z nią związany długi czas, więc z całą pewnością w jego przypadku byłby to byłby, byłyby to rządy kontynuacji. Zbigniew Gryglas, porozumienie. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę dobrego wieczoru. Dziękuję Państwu, wszystkiego dobrego. A my, drodzy Państwo, wracamy po krótkiej przerwie.